Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Werbel, a to będzie oczywiście film z pełnego przejścia Nowej Podróży Cudów, czyli w tym przypadku będzie to Kraina Snów. Jeśli chodzi o nagrody, to mamy tutaj 10 kart astrologa, następnie złoto, doświadczenie esencji i każdy rodzaj emblematów, także nagród jest teoretycznie troszkę mniej, ale są one w większych ilościach, tak jak widać, także mamy chociażby doświadczenie z 4 dni, także troszkę więcej niż zazwyczaj. Także zaczynamy, bo mapka może być troszkę dłuższa przez to, że te postacie sporo tutaj gadają i generalnie co chwilę jest pokazywana mechanika gry. No niestety tego nie przeskoczę. Od razu może powiem na początek, niektóre poradniki mówią, że trzeba zabrać na początku z obozów najemników Jokera i Queen. Także tutaj od razu obalam ten mit. Nie trzeba, ja tutaj specjalnie ich nie zabiorę, żeby pokazać, że faktycznie tak było w momencie przynajmniej wyjścia tej mapy, chyba że twórcy zdecydują się później coś zmienić. Także wchodzimy w portal i generalnie mamy jeden tutaj cel, czyli zebranie wszystkich tych tutaj właśnie papierków, które są nam pokazywane. Także tutaj poczekajmy, muszą nam wszystko dokładnie pokazać. No i oczywiście muszą sobie pogadać. Także tak, musimy zebrać 6 takich promieniejących dążeń i po prostu mapka zostanie tak na dobrą sprawę ukończona. Czyli idziemy sobie najpierw tutaj i tutaj jest bardzo ważna rzecz, czyli nie zabijamy wszystkich przeciwników na pałę jak leci. Tutaj nie o to chodzi, przede wszystkim przeciwnicy nie upuszczają żadnych reliktów, tutaj nie dostaniemy ani jednego reliktu. Dodatkowo po pokonaniu przeciwnika dzieją się dwie rzeczy. Czyli pierwsza rzecz jest taka, że znikają kafelki, czyli jest bardzo fajne nawiązanie do jednej mapki na wierzchołkach czasu, której nazwy nie pamiętam niestety. I jeszcze druga sprawa jest taka, że przejścia do tych dążeń zarastają, nie? Czyli tutaj jest nawiązanie do tajemnic lasu, czyli w sumie takie właśnie fajne są nawiązania do tych mapek. Oczywiście muszą nam wszystko pokazać, każde z osobna po kolei. Także nie ma tutaj sensu pokonywanie wszystkich przeciwników, no bo możemy sobie tylko i wyłącznie zaszkodzić. Także zbieramy promieniejące dążenie. Czyli na przykład z tego przeciwnika nie dostaniemy reliktu, więc nie ma żadnego sensu po prostu go pokonywać. Armata, odpalamy ogień za zestrzelenie przeciwnika, nie znikają kafelki oraz nie blokują nam roślinki drogi. Możemy wchodzić w portal, w ten sposób przeteleportuje nas w to miejsce, będzie troszkę szybciej, ale też nie zawsze. Następnie udajemy się tutaj. Oczywiście jest też mechanika resetu mapy, ale za chwilę do tego dojdziemy, to wszystko w odpowiednim momencie, żeby wam tutaj nie mieszać bez sensu. Także tak jak widać, ci tutaj też nie upuszczają żadnych reliktów, zbieramy następne dążenia. Znowu muszą niestety gadać, chyba że ktoś bardzo lubi historię AFK Areny, no to akurat dla niego plus. Zabieramy złoto, wchodzimy w portal, bądź po prostu idziemy tutaj. Teraz idziemy na prawo. Jak widać, przeciwnicy nie są zbyt silni, wszyscy mają tak naprawdę mniejszą moc od naszej drużyny zazwyczaj. Tak samo chyba ostatni boss też ma mniejszą, jeżeli mnie pamięć nie mieli na serwerze testowym. Także zabieramy trzecie promieniejące dążenie. Oczywiście zbieramy sobie tutaj w tym przypadku esencję. Wchodzimy w portal. No i generalnie tak. Teraz powinniśmy się udać na lewo. Będę też tłumaczył, dlaczego robimy tak, a nie inaczej. Tylko tak jak widać, droga jest zablokowana. Także co musimy zrobić? Po prostu pokonać bossa na środku. Czyli tego tutaj. Po pokonaniu on się stanie troszkę silniejszy. No ale musimy to zrobić, bo inaczej nie odbierzemy wszystkich nagród. W teorii można by to chyba robić na parę podejść, ale czy jest sens sobie wydłużać tylko czas robienia tej mapy? Także po pokonaniu przeciwnika wypada dziwne złote jajo. Może nie będę czytał opisu. Zabieramy. W ten sposób resetują się nam wszyscy przeciwnicy, wszystkie kafelki, które zniknęły, a dodatkowo te roślinki już nam nie zagradzają drogi.
Idziemy na lewo teraz. Także następny przeciwnik został pokonany. Resetować mapkę musimy tylko jednokrotnie. Już więcej tego używali nie będziemy, przynajmniej nie takim przejściem, jakie ja robię. Pewnie są jakieś inne sposoby. Promieniujące dążenie. Zabieramy numer 4. Tutaj muszą sobie troszkę pogadać. Także zabieramy 10 czerwonych skrzynek. I za każde zebrane dążenie pojawia nam się tutaj taki trójkąt. Ich będzie 6, no i na końcu można się domyślać, że trzeba pokonać bossa. Także teraz pokonujemy tego tutaj. Może stanę w ten sposób, żeby nikt nie pomylił. Tamtą armatę jeszcze zostawiamy, bo nią się zajmiemy troszkę później. Czyli w sumie w ciągu dwóch następnych minut. Ale jeszcze nie teraz. Także jak widać, nadal nie wypadają żadne relikty. Idziemy do żółtej dźwigni, naciskamy żółtą dźwignię i to jest bardzo ważne, znaczy no może nie jakoś bardzo ważne, ale żeby nie pokonywać tego przeciwnika tutaj. Bo jeżeli pokonamy tego przeciwnika tutaj, no to niestety po pokonaniu tego i tamtego poprzedniego zarosną nam tutaj dwa krzaki, w ten sposób nie odbierzemy dążenia. Także następne co robimy, to idziemy tutaj. Zajmujemy się tym przeciwnikiem i teraz widzicie, gdybym pokonał tego poprzedniego, teraz tego, to droga by zarosła krzaczorami, no i tak naprawdę trzeba znowu by kombinować, przedłużać, a to nie ma najmniejszego sensu, chyba że ktoś ma za dużo czasu. Idziemy sobie tutaj, niebieska dźwignia, pociągamy, tutaj nasz koleżka sobie jedzie windą do góry, idziemy znowu tutaj. Żółta dźwignia. No i teraz jako, że armatka została odsłonięta, to już można się domyślać, że idziemy właśnie do armatki. Strzelamy, czyli ogień. Niszczymy tę beczkę tutaj. Idziemy znowu do żółtej dźwigni. Pociągamy za żółtą dźwignię. No i w ten sposób idziemy odebrać to dążenie, czyli możemy je śmiało odebrać, bo nie pokonaliśmy tego przeciwnika tam przy żółtej dźwigni. Zbieramy, to jest numer 5, zbieramy również zwykłe emblematy. No i teraz udajemy się tutaj, pociągamy za niebieską dźwignię, czyli cyk. No i teraz możemy się zająć tym przeciwnikiem i zbliżać się już w sumie do końca mapy powoli. Czyli pokonujemy tego. Później zostanie już tylko jedna walka, na końcu boss, który tak naprawdę nie jest żadnym bossem. W tej mapie bardziej chodzi o rozwiązywanie, powiedzmy, że zagadek, odpowiednie poruszanie się po mapie w odpowiedniej kolejności, a nie raczej o walki. To jest w sumie spoko. Promieniejące dążenie. Numer 6. Tak jak widać, pojawiły się wszystkie trójkąty na środku. Zbieramy te dobrocie, czyli emblematy pierwotne. Wchodzimy w portal, bo będzie szybciej. No i co? Walczymy z koszmarem. On jest troszkę mocniejszy niż poprzednio, ale niewiele, także nie ma się czym przejmować. Tak jak widać, nie ma żadnych skomplikowanych formacji typu Toran Flora z pewnej pamiętnej Podróży Cudów, nieszczęsnej zresztą. Zbieram oczywiście znowu dziwne złote jajo. W ten sposób pojawia nam się ostatni już boss tym razem, czyli ten taki boss, który no tak naprawdę nie jest bossem. Tak jak widać, nadal mam więcej mocy, mimo że nie zebrałem ani jednego reliktu. Także co, pokonujemy tego ostatniego tutaj w złoczyńce. W ten sposób pojawia nam się ostatnia skrzynka. Tutaj sobie jeszcze muszą porozmawiać. Pojawia się Rowan. Rudowłosy chłopiec. Tak jakby nikt nie wiedział, że to jest Rowan. Ale wiecie, historia. Trzeba nadać klimacik, sporo gadania. Zresztą na koniec jest.
I to naprawdę, naprawdę dużo tego gadania. Dobra, dobra, bo mnie to akurat nie interesuje, ale są na pewno osoby, które to zainteresuje. Bo według mnie historia Ewki Jeleny na tych przynajmniej podróżach cudów i tak dalej nie jest zbyt ciekawa. Sama historia postaci, jeżeli ktoś ma czas i ją przeanalizuje, to może być ciekawa, jeżeli połączy ją sobie w całość. Także 10 kart astrologa, super oferta na koniec, wychodzimy, gdzie my jesteśmy tutaj. 1 na 1, 6 na 6, zakończ wyprawę. Także jak widać nagrody, no jest ich troszkę mniej, ale są w większych ilościach, co nie jest takie aż bardzo znowuż tragiczne. Trochę czerwonych skrzynek na pewno wpadło, co jest spoko. I tutaj mam nadzieję, że twórcy coś zrobią, bo jak wiadomo w ostatnich patch notesach nie było wspomniane nic o nowej podróży cudów. Za to była boska próba, z której niewielu graczy skorzysta, przynajmniej tych nowych. Nowy gracz, który zaczyna, załóżmy, teraz grę, no tą nową boską próbę na 32 rozdziale zobaczy za plus minus rok może, w najlepszym wypadku. A podróż cudów to jest tak naprawdę rozgrywka dla każdego, więc powinni nadal to tempo utrzymać, więc tym bardziej nie wiem, dlaczego postanowili tym razem odpuścić. Miejmy nadzieję, że to się zmieni, może w następnych patch notesach na szybko wprowadzą, albo gdzieś tak, wiecie, pokryją mu. Na to czekam. Ja Wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że każdemu bez problemu uda się całą mapę ukończyć, bez żadnych problemów. Życzę Wam oczywiście miłej, przyjemnej niedzieli. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.